Cześć, witamy Was serdecznie. Dziś zaprosiłam Ilonkę. Ilonka jest naszą konsultantką, menadżerem. A dziś katalog numer 6 będziemy promować, a dokładnie może nie tyle katalog, co nową serię, którą firma Oriflame wprowadza, właśnie Nov Age. I o tej serii będziemy mówić, ale Ilonka tak naprawdę skupi się na tej serii Ultimate Lift, ponieważ Ilonka ją testuje już od 3-4 tygodni. No i właśnie Ilonka, ale zanim opowiesz nam o tej nowej serii, najpierw chciałabym wiedzieć, my chcielibyśmy wiedzieć, jakich kosmetyków używałaś wcześniej, jak to wygląda? No ja powiem szczerze, że używałam z tej górnej półki naszych kremów od początku, bo miałam problem z cerą, kupowałam kremy w aptece i bałam się tak naprawdę używać czegoś tańszego i wypróbowałam, już zaczęłam od tej serii Bioklinika, zaczęłam serię Bioklinik, może zapomniałam nazwę. Aż dawno temu właśnie, bo zmieniam serię i cieszę się, że nie mam żadnej alergii ani uczuleń. No bardzo mnie to cieszy. Miałam też Diamondsa, stosowałam też całą serię Ecolagen. No i w tej chwili nie mogłam się doczekać, powiem szczerze, kiedy zacznę próbować Ultimate Life. I powiem, że jestem zachwycona. Naprawdę. Ja to uwielbiam, jedziesz. Uwielbiam nasze kremy, bo bardzo mi się podoba ich konsystencja, zapach. Są takie aż satynowe. No, wydaje mi się, że to jest po prostu... ta seria zawładnie naprawdę kobietami już po 40 roku życia. I naprawdę jakby... Czy widziały... tyle... bo mówisz o... tak, Ultimate Lift, bo mówię, że w ogóle marka Nov Age. No, bo będziemy mieć 3 zestawy, także myślę, że naprawdę to będzie hit, nie tylko nasz katalogowy, ale jestem przekonana, że w ogóle to będzie rewolucja ogólnie tak w pielęgnacji. Tak, uważam właśnie, że też. I naprawdę nie ma co patrzeć, my już używamy i my już widzimy tą różnicę. I niektórzy powiedzieliby może, że to droga seria, albo że za dużo kosztuje dla niektórych, ale uważam, że naprawdę za to, że mamy całą serię, to ona nam na dłużej wystarczy, po pierwsze. I po drugie, no, będzie wszystko odpowiednio przygotowane, oczyszczona buzia, żeby odżywiało nas właśnie bardzo głęboko, żeby liftingowało nam tą buźkę. Bardzo pięknie zmiękcza, no naprawdę mówię Wam, że ja mam tą buzię suchą, taką wrażliwą, cienką, no super po tych kremach, jak posmaruję, to czuję normalnie ukojenie. I jeszcze co zauważyłam, że nie wiem, czy to żel, czy to tonik w żelu ma takie działanie, od tego czasu, kiedy mam tą serię, nie muszę peelingować buzi. Tak. I bym powiedziała, że na początku, po posmarowaniu się tym tonikiem, tak troszeczkę czułam, nie pieczenie może to było, nie takie jakby mrowienie. Ja też, jak pierwszy raz nałożyłam tą serię na twarz, to też czułam, ale to jest podobno normalne, słuchajcie, także jeśli skusicie się na tą serię, to pamiętajcie, drogie panie, o tym, że to jest takie działanie. Ponieważ to jest bardzo seria bardzo mocna, bardzo intensywna. Jeśli skóra nasza nie jest przyzwyczajona do tego typu kosmetyków intensywnych, to takie działanie, takie mrowienie, tak? To nic się nie dzieje, buzia z buzią, po prostu takie coś czujemy na twarzy. No ale dobrze, to opowiadaj po kolei kosmetyki. Tak? Ja, że jestem jeszcze poprawia owal twarzy właśnie, także osoby, które mają też tendencję do takich tutaj chomiczków, jak już zaczynają się robić, albo do brudki tutaj, tej drugiej, no to też zwrócić uwagę, żeby jednak sięgać głębiej do połowy szyi, na przykład nie żałować sobie tych kosmetyków, nie oszczędzać, nie patrzeć na nie, jak stoją na półce, tylko smarować, jak kupicie naprawdę. I bo jeśli ja widzę taką różnicę po 3 pełnych tygodniach stosowania, po 12 tygodniach na pewno uważam, że to, co napisane jest, że 70% wygładza zmarszczki, myślę, że to będzie tak, jak właśnie jest napisane. No dobra, to jedziesz po kolei. Z czym i do czego? Zaczynamy się pielęgnować. Tak, zaczynamy się pielęgnować 2 razy dziennie. No tam mówią, że po 2 minuty, nie mierzyłam tego czasu, ale naprawdę nie jest to jakiś tam bardzo długi czas. Zmywam oczy. Mamy powiedziane, że tym mleczkiem można zmyć makijaż oczu, ale trzeba uważać, żeby nie dostało się do oka, bo może szczypać i wtedy po prostu będziecie myślały, że może uczula seria, czy no nie wiem, czy nie nadaje się. Ale lepiej omijać oko. Tak, do błony śluzowej do oka, żeby się nie dostało, no bo może być dyskomfort. Chyba, że któraś potrafi tak robić, że nie dostanie się do oka, to jak najbardziej. No i oczywiście całą buzię. Ja muszę wypróbować, bo powiem szczerze, przyznaję się, że stosuję na wacik.
tak samo mleczko, jak i tonik, ale nasza kosmetolog powiedziała, że na więcej nam wystarczy na dłużej. Mleczko będzie bardziej wydajne. Tak, będzie bardziej wydajne, gdy na dłonie będziemy rozprowadzać, rozmasowywać i właśnie tak jakby pocierać tam, gdzie mamy te zanieczyszczenia i później wacikiem namoczonym w wodzie możemy to zdjąć. Kolejnym oczyszczeniem, tak naprawdę doprowadzeniem skóry do odpowiedniego pH jest tonik w żelu. Też taka inna konsystencja, bo ekolager miał inną, ten poprzedni ekolager. Taki płynny był, taki, a to był jest bardziej, taki bardziej płynny, to toniki. Tak, kisielowaty. Tak, ale fajny też. Także na wacik biorę, też nie jest za dużą ilość, to same wyczujecie, ile dla każdej buzi jest potrzeba. Jak mi potrzeba więcej, to jeszcze sobie dolewam. I też całą twarz przecieram, mijam okolice oczu, bo no jak wiemy, okolice oczu, oczy w ogóle nie lubią tego pH, a buzia jak najbardziej, bo no nie namnażają się bakterie, te, które nie powinny się namnażać. Także też wcześniej myślałam, że tonik niepotrzebny jest, żeby kupować, że to jest strata, znaczy no niepotrzebnie wydane pieniądze, strata pieniędzy, ale to jest wiele klientek naszych tak myśli, a to nie. Już teraz wiem, że naprawdę pomaga w pielęgnacji. Tak, i wszystko, i następne te produkty, które nałożymy, na pewno lepiej się wchłoną i będzie to wszystko, ta pielęgnacja wyglądała tak, jak powinna. Później smaruję, ten kremik jest wokół oczu, ma taką fajną pompeczkę, także też na, no oszczędny jest, że nie wywalamy tego na palec, nie wiadomo ile. Biorę troszkę na palec, na tutaj te kurze łapki, jak się uśmiechamy, na te zmarszczki i nie nakładamy na górną powiekę tą ruchomą, tylko staramy się tutaj na końcówkę łuku brwiowego. Czyli tak naprawdę osoby, które mają tendencję do opadającej powieki, właśnie o to chodzi, żeby to też nie drniło, napięło tą skórę i żeby, i wystarczy. Naprawdę jedna malutka, taka kropeczka, kropelkę malutką biorę na jedno oko, także mi wystarczy. Później następnym kosmetykiem, następnym produktem jest serum. Może no, tak pięknie pachnie, to jest tak konsystencja normalnie. Ja po prostu nakładam, ja czuję, że ono mi aż tam gdzieś idzie daleko i no super, jestem zachwycona naprawdę kolejną serią, jeszcze bardziej niż ekolagenem, którego używałam wcześniej. Mówimy o tym ekolagenie z poprzednich, tak, nie ten z Nowej. Ten z Nowej jest ulepszony właśnie, no być może sobie też zafunduję później. Najpierw korzystam z tego i chcę zobaczyć, jak to będzie, na ile mi wystarczy tak naprawdę ciągłość, jak używam i jakie będzie działanie dalej. Wystarczy tak naprawdę dwie pompeczki, być może jedna. Ja na początku trzy pompki wyciskałam, bo mam bardzo suchą cerę i sięgam dalej tutaj do samego końca szyi. Także trzy pompeczki. Po kilku dniach wystarczyły mi dwie. No na razie stosuję dwie i czuję bardzo dobrze się przy tym. Może zejdę na jedną pompkę, ale to zobaczymy. Być może jak nawilżysz mi ta buzia później, jeszcze może z tydzień, ze dwa, to wystarczy jedna. Dokładnie to samo, przepraszam, powiedziała Marzenka. Że też właśnie na początku zaczynała od dwóch, trzech pompek, a później zeszła do jednego. Tak jakby się skóra przyzwyczaiła już do tych kosmetyków, nasyciła. I wtedy już zmniejszamy porcję. Także tu wokół ust, właśnie też czoło, tu gdzie mamy te zmarszczki, które chcemy złagodzić, to jak najbardziej tam sięgamy. No i jeszcze mamy dwa kremy, bo jest sześć produktów w zestawie. Mamy dwa kremy na dzień z filtrem 15, także to też w naszej tutaj tak wystarcza, żeby chroniło nas przed promieniowaniem. I na noc odżywczy, także naprawdę już konsystencja jest też inna tego nocnego kremu, jest bardziej taka kremowa, satynowa. Naprawdę też niewiele potrzeba na łopateczkę, dosłownie, no nie wiem, jak mały paznokieć i wystarcza, żeby rozprowadzić. Jak delikatnie tylko chwilkę się wchłonie serum, to wtedy w zależności czy na dzień, czy na noc sięgamy po krem. Jestem zachwycona i mam nadzieję, że wiele osób skusi się na to, żeby pozwolić sobie na tę serię używać tak, jak ja to zrobiłam, bo naprawdę efekty będą. Ja już widzę po sobie, co ja widzę się codziennie w lusterku, a słyszę, że to mnie nie wygląda. Właśnie już ze trzy takie komentarze słyszałam, no to myślę, że to też nie jest bez znaczenia. Ja jeszcze, Ilonka, porozmawiajmy o cenie, bo to jest marka,
Nove Age w ogóle marka premium u nas. To nie są jakieś zwykłe kosmetyki, to są niezwykłe kosmetyki. W związku z tym za wszystko, co dobre dzisiaj na rynku płacimy. Czy to są kosmetyki, czy to są jakieś inne rzeczy. Wszystko, co jest naprawdę luksusowe, wszystko, co jest dobre, płacimy. Czy uważasz, że te kosmetyki są naprawdę drogie? Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia to uważam, że nie są drogie, bo naprawdę... No, tak jak wiemy, testy kliniczne mamy przeprowadzane, nasza firma, 160 naukowców pracuje nad tym, żeby te kremy udoskonalać, na bieżąco być do, żeby nam służyły do atmosfery, jaka się zmienia. Także uważam, że to nie jest duża cena, wysoka i byliśmy nawet porównani z inną marką, z inną firmą, to nasze kosmetyki wygrały. I to nawet o ileś tam procent, o 7 czy o 11 były lepsze, gdzie tam kosztuje jeden krem, jest mała tyle, co u nas cała seria. No właśnie, o tym porozmawiajmy, o tym, że seria Ultimate Lift kosztuje 329 zł w cenach dla klienta, a w markach selektywnych, bo to jest absolutne, no marka selektywna, tak porównujemy te kosmetyki, to nie są jakieś tam kosmetyki, tak jak mówię. I w niektórych firmach jeden krem kosztuje tyle, co tutaj kosztuje aż 6 kosmetyków. Także za te pieniądze mamy 6 kosmetyków do całkowitej pielęgnacji, bo mamy 6 kroków podstawowych, jeśli chodzi o pielęgnację. Także myślę, że naprawdę zwróćcie uwagę, szanowne panie, na to, że macie luksusowe, naprawdę luksusowe kosmetyki, bo o tym musimy mówić. Będziemy mówić głośno, ponieważ coraz więcej naszych konsultantek testuje te kosmetyki i coraz więcej słyszymy naprawdę bardzo dobrych opinii. Macie tutaj poradnik. Wszystko, co mówiła Ilonka, wszystko w poradniku można znaleźć, przeczytać. Bardzo podoba mi się ten poradnik, ponieważ tutaj jest opisana cała historia powstawania. Dlaczego w ogóle firma Oriflame stwierdziła, że przygotuje tego typu serię? Ponieważ były przeprowadzone badania na konsumentkach i to wszystko macie dokładnie opisane, co spowodowało, że firma Oriflame właśnie wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientek i coś takiego przygotowała dla nas. Także wszystko w tym poradniku, szanowne klientki, poproście Waszą konsultantkę o tego typu poradnik, a jeśli jesteście konsultantkami, to myślę, że każda z nas w paczce dostanie już od katalogu numer 6, dostanie w paczce właśnie ten poradnik. Co jeszcze, na co chcemy Paniom zwrócić uwagę, to, że są osobne katalogi, takie mini katalogi, w których są właśnie nasze dwie marki, bo i Wellness by Oriflame oraz właśnie marka Nove Age w tym katalogu. Wszystko opisane również, także też, szanowne panie, proście konsultantów o to, żeby... Nie znajdziecie tego. Tak, znaczy w katalogu, w katalogach tych podstawowych są tylko te takie standardowe informacje na temat tej marki. A chodzi o to, żeby jednak dowiedzieć się coś więcej. Jeszcze dodam tylko już tak na koniec, że wszystkie te nasze kosmetyki, wszystkie te nasze serie przeszły badania konsumenckie, ale i też badania kliniczne, testy kliniczne. Także o tym będziemy mówić i to głośno, dlatego że rzadko która firma robi testy kliniczne. Dlatego, że te testy kliniczne są po prostu bardzo drogie i nie każdą firmę kosmetyczną na to stać, a nas stać, ponieważ mamy własne laboratoria i firma testuje, chce, żebyśmy miały jak najlepszej jakości kosmetyki. Bardzo się cieszymy. To co, Ilonka, jeszcze coś powiesz? Jeszcze ja powiem, że jestem zakochana w naszych kremach. Ja w ogóle uwielbiam kosmetyki różne, ale no kremy Oriflame są naprawdę... Zresztą umówmy się... Godne polecenie. Oriflame to głównie pielęgnacja, to są nasze podstawowe... No firma Oriflame powstała po to właśnie, żeby... z myślą o pielęgnacji, a dopiero później dochodziły kosmetyki kolorowe. Pierwszymi kosmetykami właśnie to były kosmetyki pielęgnacyjne i my jesteśmy właśnie tą firmą, która dba przede wszystkim o pielęgnację. Także szanowne panie, jeśli jeszcze nie miałyście okazji, poproście swojego konsultanta również o próbki, ponieważ do tej serii konsultant też powinien mieć dla Was próbki, jeśli tylko trzeba mu powiedzieć, w zasadzie konsultant powinien wiedzieć, żeby dać i dopasować
serię. No to co? Aha, jeszcze, a dla jakiego wieku jest rekomendowana ta seria Ilonko? Ta seria jest rekomendowana dla wieku 40+, ale to zależy też, nie patrzymy na wiek każdej tej serii, tylko patrzymy na problemy, jakie mamy z serą czy ze skórą. No ta seria na pewno podnosi owal twarzy, także napina, liftinguje, niweluje głębokie zmarszczki i zmiękcza, rozświetla cerę, że nie jest zmęczona, dużo lepiej wygląda, także nie trzeba patrzeć na ja jeszcze dopowiedziałabym, że szczególnie te panie, nie tylko panie, bo i panowie również, bo to są serie również dla panów, które się odchudzają. Pamiętajcie, szanowni państwo, o tym, że kiedy się odchudzamy, to również no, szczupleje nam twarz. I tym bardziej właśnie osoby, które są na etapie dużego odchudzania, to pamiętajcie, tym bardziej to będzie seria dla was. Dlatego, że od razu będziecie chudły i od razu będziecie sobie napinać skórę, że nie będzie wam później nic tutaj wisieć. Także od razu dla tych osób, które się odchudzają, to też będzie, bo tak jak mówiłyśmy, tak jak powiedziałaś, że to jest wiek rekomendowany, ale to nie oznacza, czasami może się okazać, że 20-latka ma 30 kg nadwagi i będzie potrzebowała właśnie tego typu serii, także to jest... Albo można sobie jednorazowo, raz w roku na przykład taką serią mocniejszą zrobić kurację, a później wrócić do kremu właściwego, którego się używało. Tak. Kochani, dziękujemy Wam bardzo, dziękuję Ci, Ilonko, za informacje i do usłyszenia. Cześć. Dzień.